Znamy odpowiedź Rosji na sankcje Zachodu. Moskwa będzie blokowała dostarczanie do Rosji owoców, warzyw, mięsa, ryb, mleka i nabiału ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Norwegii. Tymczasem w centrum Kijowa, gdzie pracownicy służb komunalnych przystąpili do demontowania barykad na Majdanie Niepodległości, aktywiści podpalają opony i rzucają koktajlami Mołotowa funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Ukraińska armia prowadzi akcję antyterrorystyczną na wschodzie kraju, a wybuch drugiego Majdanu może tylko osłabić jej działania. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że na razie nie będą dozbrajać ukraińskiej armii. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy w obecnej chwili nie ma potrzeby dozbrajania ukraińskiej armii. Jego zdaniem jest ona znacznie silniejsza od prorosyjskich separatystów. Sytuacja może się zmienić w obliczu zbrojnej interwencji Rosji. Jednak na razie Stany Zjednoczone badają grunt pod nogami Rosjan, weryfikując, jak bardzo oddziaływują na nich międzynarodowe sankcje. Nie wiemy jeszcze, czy sankcje działają zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli silnie oddziałując na gospodarkę rosyjską. Jak spojrzymy na rynki i przyjrzymy się szacunkom w zakresie odpływu kapitału, jeśli spojrzymy na prognozy dla rosyjskiego wzrostu, to, co obserwujemy, to zatrzymanie wzrostu. Pytanie, czy sankcje gospodarcze będą w stanie zmienić kierunek polityki zagranicznej Kremla, który już zapowiedział działania odwetowe. Putin chce wprowadzić restrykcje na produkty importowane z krajów, które wcześniej nałożyły na Federację Rosyjską sankcje. Zdaniem ekspertów to pokazanie społeczności międzynarodowej, że Rosja nie zamierza rezygnować ze swoich interesów na wschodzie Ukrainy. Putinowi zależy na tym, żeby tam mieszać, żeby cały czas był, że tak powiem, ruch w interesie, w negatywnym tego słowa znaczeniu. Najgorzej na tym niestety wychodzi ludność cywilna i to jest najbardziej przerażające, bo w takich miastach jak Donieck czy Ługańsk niestety dochodzi do bardzo często zupełnie dramatycznych, nieprzewidzianych, że tak powiem, zdarzeń, które uderzają, jak powiedziałem, w ludność cywilną, w dzieci, w kobiety. No chyba nie o to chodziło. O sytuacji na wschodzie Ukrainy rozmawiali prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i wiceprezydent USA Joe Biden. Obaj przywódcy wyrazili zaniepokojenie rosyjskimi oświadczeniami, sugerującymi możliwość obecności rosyjskich sił pokojowych na Ukrainie, a także wciąż trwającą koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i przerzucaniem broni dla prorosyjskich ugrupowań. Separatyści wciąż utrudniają pracę międzynarodowej misji badającej przyczyny katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych oraz poszukującej szczątków ofiar. Over the past few days, the experts have continued working under difficult circumstances. W ciągu ostatnich kilku dni eksperci pracują w bardzo trudnych warunkach, chcąc sprawdzić możliwie największy obszar. Do tej pory dużym wyzwaniem jest podejmowanie pracy bez jakichkolwiek przerw. Eksperci noszą kamizelki kuloodporne, na miejscu wciąż słychać strzały.